Czemu to nie startuje? Zasnął pan, nie jest u... nie doczekał się. A to pan, panie Janku, grał ze mną? To co, wyrzucamy pana Laskonika i bierzemy następnego? Panie Laskonik, jak pan się zdecyduje, to pan przyjdzie. Jeszcze raz, tu pan Kalafior, proszę ze mną. Będzie mnie ogrywał. Może coś innego, może tak. O, pion mi wypadł, nie doleciał. No to tak, to nie wolno, panie Janku, robić sobie słabości pionkowych. Tam po roszadzie są dwa posunięcia. Goniec B3 bądź skoczek B3. Skoczek B3 jest gorzej oceniane. Tam taką partię Lubojewicz zagrał ciekawą. Trzeba grać goniec B3. I potem F3 albo H3 i F4. A tu mamy, przepraszam za wyrażenie, strukturę karlsbacką. Jak nazwa pochodzi od karlowych warów. Strukturę pionową karlsbacką. No z pewnością. Panie Adamie Pawle, moment, tylko ruch jakiś zrobię, bo tu znowu mnie przeciwnik ogra. Panie Adamie Pawle, gra w szach, nauka gry w szachy polega na tym, żeby się uczyć rzeczy nowych, to po pierwsze, żeby utrwalać to, co się umie, bo się zapomina, i uczyć się i redukować błędy, to po pierwsze. Czego się uczyć? Tego, co najsłabsze, to już kiedyś mówiłem. Trzeba się uczyć debiutów z gry środkowej. No, trzeba się uczyć końcówek. Nauka prostych końcówek podnosi zrozumienie szachów całościowe. No, zroszuję. Może jeszcze nie przed... Skoczek tu chyba nie stoi najlepiej. No, straciłem gońca. Już nie będę miał pary gońców. Więc trzeba się uczyć końcowo. Z gry środkowej trzeba pracować nad zmysłem kombinacyjnym, czyli nad liczeniem wariantów. I trzeba poznawać typowe pozycje gry środkowej, budować plany gry. Dobrym pomysłem jest wybranie sobie szachisty, którego twórczość będziemy studiować, który pasuje nam charakterologicznie, grać debiuty, które on gra, powtarzać pewne rzeczy. Karlsbacka przez DZ piszemy, może dlatego. Panie MZS, od razu odpowiadam, bo się odbijamy generalnie do centrum, żeby nie przyjść struktury pionkowej. Bardzo rzadko odbijamy pionem F. W niektórych wariantach słowiańskich odbijamy pionem F. A to jakieś szaleństwo jest. Michał Ciszyn napisał książkę o strukturze karlsbackiej, ale ona nie jest doskonała. Co tak szybko? Co ruch, to szybszy. Tu wisi koń. Goniec się rozegrał białopolowy.
Kiedyś miałem takie zdarzenie, grałem w turnieju korespondencyjnym z Kubańczykiem, z Brazylijczykiem, przepraszam, Kostą. Bardzo silny zawodnik. I powstała struktura karsbacka. On miał strukturę znaczy nie karsbacką, miał wiszące piony dla odmiany. I po skoczku były i ciężkie figury. Co się okazało, że zgodnie ze stanem wiedzy, jaki miałem na podstawie literatury, im mniej lekkich figur, tym piony wiszące są słabsze. Kiedy wyszukałem w bazie partii o takiej strukturze, z takim układem materiału, przejrzałem, okazało się, że nieprawda. Okazało się, że strona z pionami wygrywa taktycznie, a strona walcząca przeciwko wiszącym pionom ma problemy. Ma problemy i zwykle remisuje po ciężkiej walce. No i co tu problem jest? No problem jest, trzeba gdzieś postawić wieżę. Przeciwnik bardzo ładnie stanął. Ojejku. No tak, no Karlsbadzko od Karlsbadu. Uzdrowisko Karola. Bad, uzdrowisko po niemiecku. Ojejku, tu wisi pion, ale on jest silny. Trzeba gdzieś hetmanem odejść. Na C5 nie można, na E5 nie można. Tu wisi goniec. Może rzeczywiście... No zróbmy to trudne posunięcie. Ono chyba niczego nie podstawia. A tak w ogóle to mało jest takich systematycznych wykładów, które opisują jakiś taki stan teorii. Chyba nic nie podstawiłem szczęśliwie. Piona podstawiłem, no proszę. No. Wszyscy grają przeciwko mnie. Wszyscy grają przeciwko mnie. Szczerze mówiąc, od pewnego czasu to ja od turniejów jestem tak lekko odcięty. No nie, 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 naprzód, na czarne. Zdarzają się oszustwa. Ostatnio był taki przypadek w Rosji. Ostatni był przypadek w Rosji, taka dziewczynka Bibi Soara, coś podobnego miała imię, która grała w Kazachstanie. I to było tam parę razy Mistrzostwo Świata Dzieci Małych. Się okazało, że ją posądzono o oszukiwanie. Ona przyjechała do Moskwy, została Rosjanką, dostała mieszkanie w Moskwie. No i teraz pytanie. Bić wieżę, czy nie bić? Bić wieżę, czy nie bić? Ona zaraz o niej skończy. Idziemy. I tam matka się bardzo brzydko zachowała. Wieża broniona przez skoczka szczęśliwie. Chyba pion dochodzi. Bo tam była ostra dyskusja. Zarzuciła Szipowowi, że chodzi w starych butach od 15 lat, których nie zmieniał. I... No ale to jest... bronione. I że mu kupi buty, jak wygra proces z Sołożenkinem, którego córka grała, który był głównym oskarżycielem.
Sprawa trochę ucichła, zatuszowano, o niej teraz nie słychać, tej dziewczynce. Prawda jest taka, że Sołożenki, o, udało mi się, dziękuję bardzo za grę,